Cześć, siemaneczko, witamy was bardzo serdecznie. Ja jestem Cytrus, dzisiaj ze mną Swiatek 6. No, witam was bardzo serdecznie, witam. No, cześć, siemaneczko i Farming Simulator przed wami. Dzisiaj kolejne prace, oczywiście na naszym polu, na naszej wsi w sumie. I w sumie z tego, czego by to zacząć, bo to... Hał, w sumie... Chęci są, a nie wiadomo, co robić. To byłoby trzeba na pewno tam pracownika z tym cultivatorem ustawić. Ja już wiem, Swiatek, może ogarniemy po prostu... Bo nie wszystkie pola są chyba, że tak powiem, rozlane gnojowicą tam. No to na pewno, ale też to trzeba ustawić kultywatory, siewniki i tak dalej, nie? No dobra, tam weź poustawiaj, a polecę tym manem... z tym, co transportuje się gnojowice, polecimy tam do krówek i będziemy robić na dużej czwórce najwyżej, bo tam jest najbliżej tych krów. No. I wiesz, schodzi. Dobra, ale czekaj, bo mamy też troszkę kasy, to ja bym kupił w sumie ten duży ładowacz. Zbiornik również. Nie, ładowacz, bo kiszona już mamy gotową, trzeba będzie teraz sprzedawać. Aha, zaraz czyli teraz będziemy robić. Chcieli sprzedawać, tak? No. Teleskopówkę czy kołówkę? Teleskopówką bardzo się fajnie jedzie. Bo kołówka się wpłuknie, a teleskopowa tak nie za bardzo. Okej, dobra. Taka informacja, że dopiero co napisałem, a już odpisała ta osoba, co ci mówiłem, nie? Więc spoko. Szybka odpowiedź. W odcinku sobie zobaczymy, co tam napisał. Ale czekaj, bo ta ma 4,5 tony, a ta ma 6400. Podepniemy... Ja pierdziele, ale... Podepniemy tą łychę od kołówki do tej? Trzeba chyba osobną. Czekaj, bo tu jest większa, ale to znaczy wiem, że są osobne, ale czy po prostu podepniemy od kołówki do teleskopówki? Czekaj. No chyba nie. Nie, bo teleskopowa ma inny uchwyt niż ten kołówka. No. Kołówka ma tak jakby dwa haki, a teleskopówka ma takie jakby, nie wiem, dzyndzel, taka blaszka. No, tak jest. Taka sytuacja. No. Ale dobra, to na razie ja polecę w sumie, bo mamy gotową, tak mówisz? Co gotową? Leć tego! Przynajmniej przetransportuj już tira na dużą czwórkę, przynajmniej tak, żebyśmy zaczęli od 33. O, mój sąsiad zaczął wiatarą. 33, nie? Tam weź tam transportnij. Ale co 34? Jeszcze raz. Na 33 po prostu podjeść tym manem z gnojowicą. Znaczy, ja pierdzielę. Z rozrzutnikiem, no tym wodą. Z rozrzutnikiem, dokładnie. Nie, to nie jest rozlewasz. Wóz asenizacyjny, tak. Ludzie, nie mogę zebrać myśli, no. I to dzisiaj od rana zaczął. GG, my friend, thanks for much. Tak. Thanks bo so jak much, nie z góry, to sto. No właśnie. Okay. Ale damy radę. Musimy. No zaraz przestanie, no co? Będziecie też tutaj mieli, że tak powiem, symulator budowy też trochę w tle zrobiony. Jakby się nie patrzeć, no może nie w samą budowę, ale symulator remontu co najmniej, jakby się nie patrzeć. No. Także no, efekt 3D. Czy a nawet i 8. Nawet 8, tak? Jak te kino w Międzyzdrojach. To chyba jest 11D. No to w zależności od tego, jak gdyby, co czujesz, nie? No, i ile czujesz, jak gdyby. Dobra. I tutaj zostaw. Zostaw, potem to będziemy robić. Okej, to niech ten. W ogóle to moglibyśmy tutaj przyprowadzić, a przynajmniej tak mi się wydaje. Bo tu mamy case'a, który teoretycznie nam tu siał, ale się zwiesił. Bo nie wiem, czy mi tutaj siał nam na tej małej czwórce. No kurde! Więc go oczywiście ustawił z powrotem. Teleskopówka. Dobrze jest. Jedź właśnie teleskopówką? Dobrze jest. Posprzedawaj troszkę i będziemy mieli i teleskopówkę, i kołówkę sobie kupimy. Tak, żeby było urozmaicenie. No okej. Nie ma sprawy. A na kołówkę potrzebujemy, już ci mówię, 165 tysięcy. No to troszkę będziesz musiał strzelać. Ale to ma stary niebusne, normalnie duże te lustro w środku. A nie, wiem. Mają dwa boczne i takie spore właśnie. W środku nie patrzyłem. Dobra, fajne, ale ja biorę tę ósemkę, biorę drugi kultywator i lecę na pole, tam na tą dużą czwórkę ustawiam. No tak. Bo tam troszkę tego, bo tych maszyn potrzeba, więc... Ale mnie czasami przycina, kurna, przez to, że wysyłam tego LSA. Ale to czasami tak. Da się Bieba. Grać. Da się grać. Dobra, czekaj, gdzie mamy... mamy dwa kultywatory jeszcze, ale nie mamy ciągników takich. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo mamy tutaj Ursusa. Ty, ale fajnie się tego, tym teleskopówką takie bączki robi. No tak, bo ona ma dwie osie skrętne, nie?
No dokładnie. I czym czołg, tylko że czołg jest na gąsienicach. No i ma jedną oś skręcą. No, no w sensie, że dwie ośki mogą jeździć w dwie różne strony, gdyby nie o to chodzi. No, jedna do przodu, druga do tyłu, tak? Jak będziesz chciał sobie zawracać. Albo po prostu jedna nieruchoma, a drugą nadrabiasz. No. Ale w zależności od tego, co chcesz zrobić. No tak, tak, tak. Czy w miejscu, czy po prostu skręt. Dokładnie. No tak. Ale kurde, ewentualnie jedna szybciej, druga, jedna szybciej, druga wolniej. No tak, tak, tak. A my jesteśmy logistyki i inżyniery, no? Lodź. Jeszcze się zawiesiłem. U ciebie to akurat standard, wydaje mi się. Nie, ale na prostej drodze. No to ty bardziej standard. Na prostej drodze, stary, umiesz tak? A Boże. W ogóle część jak gdyby będziemy mieli skanon, bo tutaj jest o tym, po kultywowaniu tego, co było zasiane. Nie, zrobimy tutaj cięcie i widzimy się zaraz, bo to naprawdę jajca są. No i dobra, proszę Państwa, jesteśmy już z powrotem. Problem takich tepnięć już prawdopodobnie, mam nadzieję, że zażegnany, ustabilizowało się. Mam nadzieję. Mam nadzieję i to jest, że tak powiem, nie wiem co tam powiem, no to, no mam nadzieję po prostu. I tyle. Okej. Okay. Trochę ramię wysuniemy. Ja ogólnie tutaj chciałbym to już zacząć obsiewać, ale przecież kolego, mamy tutaj niełopryskone. No a dwa tiry tam po co ja tam dawałem? Znaczy postawiliśmy je w ogóle z drugiej strony, jak ja bym chciał, no ale dobre. No, życie. Okej, ty już sprzedajesz tam kieszonkę, czy co? Cały czas, przed chwilą pierwsza łychazowa no poszła i właśnie nie wiem ile zarobiliśmy. Mieliśmy 51 chyba, więc około 14 tysięcy wydaje mi się. Za 3,5 tony? Aha, 4,5. No czekajcie, no 4,5, dobra, czekaj, zobaczymy teraz, jest 65 tysięcy. Tak. I uważaj, będę za wysypywał. Let's go! Okej. Dobra. Okej. Wysypuję. Aha. No, 14,5. O ludzie. 14,5. Cztery... No trochę tych kiszonki jednak mamy, tak. Troszkę się dorobili, bo... No troszkę ta kukurydza dała, no nie powiem, co istnie. Zarudziliście, ale dzięki temu troszkę, jak zawsze, będziemy mieli maszyn i tak dalej, i tak dalej. Bo wiadomo, kiszonka jest naszym złotem. O, amen. Amen. I bez kitu, i euro nawet zarabiamy. No. Więc naprawdę, jak dla nas, to kiszonka jest po prostu mieszczaństwa. A, człowiek Dolnego Śląska. Czekaj chwilę, ja bym ogólnie coś tu jeszcze takiego pewnego zrobił, ale to za chwilę. Wait. Dobra. Dobra. Dobro. A co tam robisz? Lecę, pracownik będzie to opryskiwał, a ja będę latał po gnojowicy sobie. Dobra. O ludzie! Salto! Ej! Nie wiem, co ty zrobiłeś, nie, ale... Okay. Niezłe to było, nie, włożyłem tego lejka, dzisiaj sprzedaję kiszonkę, nie? Siła odrzutowa, wylutowa, odśrodkowa, pośrodkowa. Sprawiła to. O ludzie, ty to jest nawet waga, ile jest w środku tej kiszonki. Aha. No to dobrze, no. Tego to nawet nie widzieliśmy, nie? To jest dobre, ale utkwiłem, no tepnij się. Czekaj. I weź przy okazji mi stąd tego. O, tu jest ten, tu jest traktor, to jest, zaraz mnie stukniesz, bo chłopie, wrzuciłem tutaj, wiesz, łycha do środka, zrobiłem, wiesz, 360, halo? Troszeczkę tam udach zahaczyłem. Ta waga. Dobre, no. Dasz co ty radę? Tu chciałeś? Wyjechać stąd, no, wiesz, tak? Mhm. O Boże, jak ty żeś tu się zmieścił w ogóle? No mówię ci, w ogóle saltem. Nie wiem, czy widzisz, ale lewitujący odcisk tego jest, ciągnika. O, udało się. Jesteś? Proszę, a, dobra, chciałem po 8. Już chciałem iść po ciągnik i cię tam puknąć troszkę. Dobra, idę do bana i ogarnę tą naszą dużą rzecz. O Boże, jaki ten ban jest ujebcony. Bo cytrynka. Będzie trzeba go być, a właściwie i stary, bo to... Nie, to jest man służący do pracy. To nie jest tak, że wiecie, Los Angeles i tak dalej, jakieś czerwone dywany rolnicze, że tylko przyjść taki pokazówka. Cetera, czy jak to tam jest? Ale co? To były cities.
A no, Cities, tak, tak. Nie, bo nie słyszałem, bo też rozmawiałem, gadałem. Ty, ale szybko to do siebie przyjmuje, ci muszę powiedzieć. No to dobrze. To dobrze. Może nie będzie trzeba aż tyle czekać i przyspieszać i w ogóle jak w 13 i 11. No oby, ale bez kitu przydałby się tu drugi ładowacz. Ile tam ten kosztuje? 150... 165. No to jest ile? Trzy łychy i mamy. No ale też trzeba do tych pole odgarniać, nie mówię, więc no wiesz. Mm-hmm. No wiem, wiem, cały czas wiem. O boż. Ogólnie rzecz biorąc to tak. Paradoksalnie i empirycznie. Byłoby tak. Byłoby tak. Ty, miałem ostatnio polski, nie? O. I ten... I... Mieliśmy temat o oświeceniu, co? A, już jest zapomniane. No dobra. Kurde, chłopie, przecież jak jest pracownik, to nie potrzebuje w ogóle mieć pełnego wozu. No siewnika. No, aha, tak? No. No to dobra. No ale słuchaj. Pracownik. Ty, nie, cio. Ej, bo miałem ogólnie lekcję o oświeceniu, nie? No wiadomo, co chodzi z tym oświeceniem mniej więcej. Kto tam się uczył, to wie. Mówimy i coś tam, jakimś tam dziwnym trafem, że tak powiem, wątek rozmowy, wątek wykładu, weszła strategia hoplitów. A hoplici, przypominam, że to byli starożytni rycerze tego, Grecji. No tak, tak wiecie, no, kultura. Gitara. Zanim on tutaj, jak gdyby, siewnik dogoni gnojowika, tak to nazwijmy, to troszkę minie. Więc Easy sobie może tutaj już siać. Czekaj, czy wiesz, się ustawiłem, czy nie? Wiesz, co ja ci powiem? No ja tutaj nie będę mógł sprzedawać, chyba że przyspieszymy czas. Ale jak przyspieszymy czas, nam wtedy ta kukurydza zwiędnie. A ta kukurydza i tak może zwiędnąć, bo ona i tak jest skultywowana. A właściwie już skończona chyba. Ta nowa, która jeszcze nie jest urośnięta? No, z jednej i z drugiej jeszcze strony lecą. No to przyspieszaj, pan, i lecę dalej. Ale możesz usychanie roślin wyłączyć, nie? Ale to i tak jest już wszystko uschnięte, no tak, nic nie no zaszło. Ale teraz nie ja teraz sieję, ja zacząłem siać. To nie, wyłącz rośnięcie w ogóle i tak dalej. Co, będziemy tak cheatować? No będziemy cheatować. Ej, czekaj, gdzie było usychanie? Pod i czy pod escape? Tam, gdzie czas i tak dalej. Mówisz? No. Czekaj. Dobra. Ja tutaj troszkę obsychnę. Tak, usychanie roślin. Uschanie roślin mamy wyłączony, lol. No to widocznie wyłączyliśmy kiedy tam. Ale easy, realistyka, trzeba będzie przyspieszyć trochę. Tak 30, no to tak do 30 i można. Jak tutaj coś robić. Sobie ogarnię. Kiedy te twoje suchary, co żeś mówił z 20 odcinków temu? Jak ogarnę wszystkie inne sprawy. Aż mu pozwoli internet wygooglować tej. Czekaj, dobra. Leć dalej. Tu trzeba będzie jeszcze trochę lecieć. I pracownik sobie będzie już spokojnie tutaj, mam nadzieję, wykręcał. Światek, chyba już masz pieniądze, zaraz będziesz miał na kolejny ładowacz. Tak, jeszcze jedna sprzedaż i będę miał. No i już się robi. O, za agresywnie podjechałem po tą górkę. Czekaj. Niczym Andrew Golara. Andrew. Dobra. Mamy Professional Fighter. Opryskone. Hi, I'm Andrew Golara, Professional Fighter. Śmiejesz z polskiego mistrza. Taka kiedyś. A znasz taką tego? Taki jakby, no nie wiem, taki żart w takiej sobie, powiedzmy, nie wiem, jak przysłówce, nie, no w takim powiedzonku, robota nie gołota nie ucieknie. Tak samo jak było z tym, z Najmanem i zamawianiem piwa w barze, nie? No coś tam było, ale możesz przypomnieć, bo nie pamiętam do końca. Jak, coś tam, że klepie, no, coś tam no, klepie. Jak Najman zamawia piwo w barze. Odklepuje, tak? Aha. To masakra. O, no ale widzisz, no. Ale to takie żarty wymyśla, nie? To trzeba być na jakimś, nie wiem. A czekaj, już mamy kasę, mamy kasę. Kołówkę. No człowiecz. Kupujemy jajce do kołówkę. Cytrus chciałbym zauważyć. Teleskopówkę, w sumie już jest w teleskopówkę i lecimy we dwójkę. Tylko że minus w kołówce jest to, że ona bardzo długo rusza. Jak wsiądziesz, go odpalasz, to ona zanim ruszy, to 5 sekund minie, zanim w ogóle zaczaje, nie?
Więc tak troszkę taka sytuacja. Hemoglobina. Ale dokładnie. Okej. Ty tam sprzedawaj. Ja zaraz również będę sprzedawał. Ty bardziej, że chciałbym... ja mam się w 400 łychę, nie? No. Chciałbym przypomnieć, że jakby się nie patrzeć, to ten boks, w którym ja teraz sprzedaję, z którego kiszona leci, on był może, ja wiem, ze 30% zapełniony. Do połowy? A tamte dwa, co mamy, to jest 2,5 prawie mamy tych takich pełnych boksów. A w jednym boksie, przypominam, jeszcze siało 100 ton. Tak? 100 ton? Jak mi się wydaje. Weź tam nawet zobacz, jak będziesz wiedział. 100 ton to jest 10 tysięcy kilogramów, tak? 100 tysięcy kilogramów. 100 tysięcy kilogramów, no o właśnie. Nie, to więcej. Tak, mówisz? Pewno, jak 15% z tego to jest 140 tysięcy. Czekaj, zaraz zobaczymy szybkie obliczenie. Czyli milion kilogramów to jest cały ten, to jest cały boks. Zaraz zobaczymy, ja tutaj szybkie obliczenie. Czyli 1000 ton. 1000 ton. No to sobie policz. 1000 ton podzielić na 4,5 razy tam 14 i wyjdzie, ile z tego boksu mamy. No już, chwila. Właśnie chcę najpierw dojechać, się upewnić, ile jak gdyby jest w pełnym. I wtedy będziemy mogli liczyć. O, ale kasa leci. No, a wy żeście marudzili. Kukurydza, przez 3 odcinki kukurydza. Teraz sobie znowu kukurydza, nie? Jakby nie patrzeć. No dobrze, ale no teraz jaka kasiora leci, to lepiej niż drzewa. No to nie się człowiek narobi, a zarobi. To lepsze jak z drzewo, nie? No. Tak. Ale jedziesz, robisz lecę, coś. Lecę do ciebie. Cały czas. All the time. My Führer. Dobra. Godzina 22, oni lampy dalej nie włączyli, no? No jak u nas na Orliku w Bolesławcu. A czekaj, bo w ogóle jak jest wyłączone wzrost roślin i tak dalej, to się kisi kiszonka, czy nie kisi się kiszonka? A sprawdź, obalamy mity. Czekaj, przyspieszę nawet troszkę ten czas. Idzie. To czekaj, przyspieszę ten czas, razy 120 dam. Jeśli sfermentuję tu wszystko i po kolei silosy będziemy lecieli. To zabraknie mojej zmiany, żeby to wszystko, sprzedać. To co do tego, to nie mam nawet wątpliwości. Czekaj, tu mam właśnie... I teraz będzie Centrum Światok, jak mogliście przez 4 odcinki się bawić z kiszonką? No przez 4 odcinki się nie będziemy bawili. No to taki przykład. A potem chcielibyście jakieś nowe maszyny i tak dalej, coś innego zobaczyć, jakieś krowy, musimy tych kupić jeszcze... Rzeczy ogólne, no. A za co, ja się pytam? Dobra, 93 i będzie tego... Ej, to będziemy robić tak, że prawy ten lejek, jakby ten prawy pojemnik jest dla mnie, lewy jest dla ciebie, okay, i tak będziemy się ogarniać. I 100%! Lekarz umarł na oko. Jest, nasze zło. 900 tysięcy się mieści. Ty, tam weź zobacz jak, albo zobaczę sam. Co? Jak tam wzrost u nas tego jęczmienia? No na pewno nie wzrósł. No nie uschnie, wiem, że też nie uschnie, ale tak opatrzę. Nie no, coś tam wzrosło jeden etap. Czekaj, czyli to jest tak o... już liczę... 900 tysięcy razy 2 podzielić na 4500 razy... Ile dostajemy? 14500, tak? Nie, czekaj, bo ty to źle liczysz. Dobrze. 900 tysięcy podzielić przez 4,5 napisałeś? 900 tysięcy razy 2 przez 4,5. Dwa pełne. No. Podzielić na 4,5. No 4,5 tysiąca, no. O, i razy 14 tysięcy. I 14 tysięcy. No. 5 800 tysięcy. No, czyli mamy 6 milionów co najmniej z kiszony. Teraz tylko to sprzedawać. Bywa, my friend, bywa. Konwertery już nas tutaj czekają. Aczkolwiek konwertery wcale nie są jakieś tam bardzo opłacalne, ale no... Ale muszą być, muszą być. Przynajmniej jeden wiatrak musi być. Tak, żeby tak pokazać, że my to rolnicy z tej krwi i kości normalnie, że takie pieniądze... Ludź. Jakby tyle rolnicy lepszej, w Polsce dostawali. Lepiej niż Kuduk, no. To by nie strajkowali. Bez kitu.
Oj, oj. Dobra, nie było tego. Nie widzieliście tego. Oni nic nigdy nie widzą. Nie widzieliście tego, ale panie, gdzie z tym zadem? Spokojnie. Gdzie z tym zadem? Spokojnie. Ale teraz patrz. Zobacz. Jest, rozumiesz, 20 minuta nagrania i teraz tak patrzymy przez 5 minut, patrzę ze stoperem tutaj, że tak powiem, z programikiem i lecimy na dwa sprzedaże, na dwa, jak one mają, ładowacze i zobaczymy, ile w 5 minut jesteśmy w stanie, jakie mamy, powiedzmy, nie wiem, przepływ, jakby to tak nazwać. No, coś w tym stylu. No, jak jesteśmy w stanie właśnie to zrobić, żeby ile zarobić. No, tylko ten ładowacz mój, tak troszkę to bycho ciężko operuje, więc no. A ile on ma ładowności? 400. Aha, no to lepiej ma od mojego. Lepiej, ale słabo manewrowy jest, mało manewrowy, tak bym powiedział. No. Spoko. Mój jest troszkę szybszy, zresztą ja mam trochę dalej teraz kiszone niestety. Bo ja... Ooo! Czasem też będę miał troszkę dalej, ale spokojnie, easy, my friend. Easy. Cały czas do przodu. No, a jak żeby inaczej? Cały czas do przodu. Dobra. Wobec kitu, na tałych atak troszkę powolutku manewruję i tak dalej, więc średnio, no ale dajmy radę. No. Ale kasiora leci, luź. A nie zauważyłem, ile miałem na początku, jak żeśmy to mówili, że... 147. Dobra. Okej. To sobie zapiszemy. Sobie zapisz. Już sobie zapiszemy, żeby później sobie sprawdzić. I lecimy z tym koksem. Da. No co to nalajcie? Jeszcze tutaj mi to dopiero minęło tej. No troszkę będzie tak, bo to... Co takie drobne? No to zboże, nie zboże. No nawet w kieszeni się nie zmieści. Znaczy no. Spokojnie się zmieści. O właśnie. No co? Tyle to ja biorę, jak do kiosku idę. Tak. Po wyborczu. Dokładnie. Ty, a propos wybory ten, nie? Maju. No. Twoje pierwsze wybory, w których będziesz mógł brać udział? No, bo ja 6 kwietnia ogólnie jestem chłopak. I tak to jest. Tak. O ludzie... No specjalnie powiedział, żebyście mu pisali życzenie 6, więc spokojnie. Nie, ja wam jeszcze przypomnę jakimś filmikiem dzień wcześniej. Dobra, czekaj, bo już takie przyspieszenie jest to niepotrzebne. No właśnie, to za szybko. 30 spokojnie starczała. Okej. Okay. Lecimy! I w końcu będzie można powiedzieć, że Cytrus ma 18 na karku. Ludzie, jak ja stary. Boż. W karku skrzypy. To już do ziemi, ja już powinienem tą kwaterę wynajmować tej. W ogóle nie wiem, czy słyszałeś ostatnio, ale nie. Dość dużą aferę, jak gdyby robi ogłoszenie na internecie pracy. 6 godzin w ciągu dnia leżysz w trumnie jako nieboszczyk i dostajesz za to 150 zł dziennie. Ale co to ma na celu w ogóle? Po prostu leżysz w gablocie, że tak powiem, na witrynie. No ale dobra, pracodawca coś musi z tego mieć, o co chodzi z tą pracą. I nie, o co w ogóle chodzi. Kurde, jest takie ogłoszenie i po prostu tyle. No, kij wie w ogóle w jakim celu. To jest chyba tester trum, mi się wydaje. Wygodność sprawdza. O co chodzi, ale no, stary, no jest. W Stanach Zjednoczonych ostatnio oglądałem ten serial z kiełbośnych przewoźników. No. W Stanach Zjednoczonych trumny dla kotów są po 600 dolców. No, bywa, no. Tam to jest specjalne takie te mają cmentarze dla nich, nie? No, tam, bo tam dużo osób jest ogólnie i tam nie ma takich nagrobków, tylko to wszystko idzie do ziemi, takie jakby tabliczki. To fajnie jest pokazane. Oni tam zazwyczaj jest pełen krematoria, nie? I są spalani. No, też. Ale tam w ogóle są i cmentarze dla tych psów, nie? No. Dla zwierząt. Jest tego tam. Fajnie to jest pokazane. A w Polsce wszystko na mięso się przerabia. Tak, bez kitu. I ludzie oburzeni, że tego, że krematoria pracują, żeby się tam w pył, tak? No. Zamienić. Że nie, ten ciało do ziemi tylko. No. Ale to też takie sobie to. Yes. Zależy od tego, jak gdyby. Od człowieka. To co lubi. No. Inni wierzą, że jako pył tam będą po świecie latać. No bywa, no. No co zrobisz? No.
Oj, z tego to i chyba, że ten, jeśli będziesz miał ochotę, to i live'a byś zrobił z GZ-em i byś dalej przez całego live'a sprzedawał. Spokojnie. Oj, nie wiem, nie wiem. A co to, a te krematorium, co, kto zapoczątkował? Adolf Hitler. W Polsce oczywiście. W Polsce. No bywa, no. Także taki czarny humorek, no. Zaraz pozwy od Niemców. Bez kit, a weź. Ostatnio mieliśmy właśnie historię, żeśmy oglądali taki film Łączka. No. Tam, jak... już właśnie nie pamiętam, czy Niemcy, czy Rosjanie. Te jakieś tam w Badziewiac tam, na koło Warszawy jakiś tam duży jest dosyć cmentarz i tam takie masowe groby odkrywali. Uh-huh. Prawie że Katyń, tam nawet w jednym grobie po 15-20 osób ułożonych tak obsłużonych. No to Katyń jakby. To nie, no ale no. No, 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 ale no na takiej zasadzie, że też tak nie zabijali, tam nie wiesz, nie chowali no, po jednym, no, tam tego, tak jak masówka, nie? Byle tam się zmieścili tego wszystko, nie? Jeśmy oglądali właśnie, jak to tam polscy teraz geolodzy, że tak powiem, właśnie odkopują te szczątki, tam rodziny przychodzą z jakimiś tam DNA pobierają, wiadomo, żeby sobie odnaleźć swoich tam bliskich, tych ojców albo tych dziadków na przykład też. No bywa, no to nie jest zła, nie? Którzy też tam w powstaniu na przykład też walczyli. To chyba mi się dalej chodziło o Rosjanów, bo to powstanie warszawskie, aczkolwiek i też Niemcy mogli być, no nie wiadomo. Bo na początku byli Niemcy, nie? No. Znaczy, Rosjanie to tam tyle brali udział w powstaniu, że... No. Tylko raz, że tak dużo brali w Katyniu. No. A, ale my to mamy Polacy normalnie historię. No. Taką nie sobie, kraj, który jest. Ma taką bogatą historię. No. A i tak najbogatszą to ma USA. Oni nawet króli nie mieli. No. No króli nie mieli. Oni w ogóle wiedzą, co się stało zanim Kolumb odkrył Ameryki. No, tam spytasz się amerykańskiego dziecka, że tam też w Anglii to, tam takie nauczanie jest, że oni nie wiedzą, gdzie jest na przykład Włochy i tak dalej. Oni wiedzą, gdzie jest Teksas, Kalifornia. Europa w Azji, Azja w Afryce. No, dokładnie. Ty, bo żeśmy akurat już zrobili te 6 minut w sumie. Okej, no i zarobiliśmy ile? No, znajmy... 300 tysięcy. Loś. 400 uznajmy, no. 400. 300 było. To coś było. Było 147. No to 147 było. No to 400. Było. No to 400, 400, jak to mówi, 300. Ty mówisz 300. Sad. Mam tu na nagraniu. Mam tu na nagraniu. O ludzie, co fajnie. No właśnie, przecież, chłopie, buroki musimy ogarniać. No, a no to na co my te pieniądze? I ziemniaki też. Ziemniaki i buraki, no. Ja tam już buraki u GZ-a robiłem. No, ja nigdy nie robiłem. Ale to trzeba ogarnąć, bo to jest naprawdę... Dobiliśmy pięć wszystko, tego, więc nie było na serii. Się. To nie było jeszcze tego. Były pakot. Wszystkie zwierzaki byli, zboża byli, słomy ale zwierzaka stare i tak trzeba ogarnąć, były. Więc teraz no. Trzeba tam wszystko posiać i tak dalej i będziemy ogarniali prawdopodobnie w kolejnych odcinkach. Słomę. Trzeba będzie słomę zrobić i prawdopodobnie się za krówki brać, bo nie mają w ogóle paszy mieszanej. Więc to będzie trzeba już nawet mówię w przyszłym odcinku robi się. No, tak, tak. Nie było. Jak trzeba to będzie przysiać. Ładnie. Właśnie, a propos siania, oni tam sieją czy nie? Oni już chyba tam jedno pole ma, czwórka urosła. Tak, urosła. Przecież jest po pierwsze zatrzymane, a po drugie pracownicy się opindalają. Nie no, mała czwórka? A nie, nie ma jeszcze. Wyłączony jest wzrost roślin, to jak mam rosnąć? O ja no a to gdzie tu logika? Usychanie jest wyłączone, a wzrost roślin jest wyłączone też? No a co, nie jest wyłączone? No, jest wyłączone no. To i to. No właśnie, no wzrost powinien być włączony, a usychanie powinno być wyłączone. Oj tam. Jacieso, Światek podsumowywuj, bo nieparzyste to ty, nie? Już, wait, chwila. Ja tu muszę ogarnąć, co oni podpierdzielili. No, to mało im płacimy i się nie przykładamy do swojej roboty, no taka jest prawda, no. Widać, kogo widać. Czekajcie, zobaczymy, czy tak, czy damy radę, raczej nie damy radę, rozładować teleskopa z takiego ewidentnego lotu ptaka. Próbuj. Pewnie, że mi się uda, stary, wiesz, bo ja ogólnie to nie wiem, czy ty wiesz, ale ja Farming Simulator gram nie od dziś.
No, no nie wiem, no pierwsze słyszę, wiesz. No oczywiście, że się udało. Dobra, więc podsumowuję i co, w tym odcinku ja troszkę pola poogarniałem, bo przewoziłem wszystkie maszyny, a przynajmniej większość z nich na pole numer, no ogólnie tą naszą dużą czwórkę. Ogarniamy i zarobiliśmy jakieś 700 tysięcy łącznie. No tepnij się tutaj do biegazowni. Na Kiszonce ogólnie dzisiaj nie, ja muszę tutaj pole ogarnąć, więc ja tutaj zostaję. Okej. Okay. Więc ja no, troszkę zarobiliśmy. Do tego oczywiście dochodzi właśnie sprzedaż tej kiszonki, ogarnianie i tak naprawdę to wszystko ogarnialiśmy, kupiliśmy ładowacz kołowy oraz teleskopowy. Posialiśmy, siejemy właściwie, rozrzucamy gówno, przywozimy gówno, zatrudniamy pracowników i... I gówno robimy. Gówno. Czekaj, biegnę maraton korzeniowski, te sprawy. To biegnij. No, stary, to jak ja ciągnik wyprzedzam na prostej, to chłopcz. O, jedzie ten takim wężem, tak sru, prawo, lewo. Tą knojowicą rzuca normalnie, jak no nie wiem co. Nie wiem co. No dobra, to co, Świat się oczywiście fajno podsumowywał tradycyjnie. Więc oczywiście przypominamy o naszej umowie, że 1000 łapek pod zmianą danej osoby i kolejna zmiana kolejnej osoby, czy na przykład Światka właśnie, i tak dalej. To przypomnienie. Jeden odcinek dłużej. Bo zostałeś właśnie osikany głowią. Umyjemy się później. Umyjesz się sam, nie będę się z tobą był. No, umyjemy się w sensie, że wiadomo, że osobno. No. No. I przypomnienie takie właśnie, że teraz nagrywamy 3 odcinki, które są. No po prostu teraz nagrywamy, a odcinek ten najdłuższy prawdopodobnie będzie w sobotę. Oczywiście, jeśli dobijecie do 1000 łapek pod każdym jednym odcinkiem z mojej serii poprzedniej, czyli tej, co była dopiero, co się skończyła właściwie. Więc macie czas jeszcze. Do piątku, bo w piątek jak coś będziemy nagrywali ten odcinek, więc no, powodzenia! Dokładnie, także łapeczki oczywiście w góreczkę, reflinki w opisie i tak dalej, tak dalej, więc co? Żegnamy się z wami do kolejnego odcinka Farming Simulator, na razie, cześć, siemaneczko, grał dzisiaj ze mną Światek 6. Tak. No takiego sobie gościa akurat dzisiaj zatrudniłem na ten odcinek, także no nie, no raz na rok się zagra z nimi tyle, ale no co, no siemaneczka, cześć.